Kampania samorządowa rozkręca się na dobre. Coraz więcej osób, które rządzą miastami lub chcą pretendować do urzędu, zgłasza swoje kandydatury. Termin zgłoszeń upływa na początku marca. Jak sprawdziliśmy, mało kto będzie zwlekał do tego momentu z ogłoszeniem startu w wyborach, bo na skuteczną kampanię nawet w małej miejscowości potrzeba czasu. Karolina Komada. Działamy, walczymy i zwyciężymy. Mocny uścisk w związku, który jak na razie ma krótki staż. Jednak jest na tyle silny, że w momencie, gdy prezydent Katowic Marcin Krupa ogłaszał start w wyborach, szef Śląskiej Platformy deklarował, że jego partia w tych wyborach kontrkandydata nie wystawi. Prezydent Marcin Krupa, można powiedzieć, dołączył do koalicji 15 października. Myśli, działa, współdziała tak jak my. Te same wartości mu przyświecają. Setką Krupy prezydent Katowic podsumował swoją aktualną kadencję i zapowiedział, że to nie wszystko, co może zaproponować wyborcom. No przede wszystkim dokończenie tych inwestycji, które trochę mamy już rozpoczęte. Myślę tutaj o tramwaju na południe i o hubie gamingowo-technologicznym, a więc to jest kolejny poziom jak gdyby rozwojowy naszego miasta. To jest inwestycja na skalę strefy kultury, która przecież odmieniła oblicze Katowic. Dzisiaj zupełnie inaczej się mówi o Katowicach i ten hub gamingowo-technologiczny, który jest jedynym takim projektem w Polsce, jak nie w tej części Europy, będzie na pewno takim magnesem. Magnesem jest na pewno stanowisko prezydenta jednego z najbogatszych miast w województwie śląskim. Dlatego Marcin Krupa wyścigł o fotel ma już konkurenta. To radny Dawid Durał, a w walce o zajęcie miejsca prezydenta ma mu pomóc poparcie Polski 2050, Ruchu Autonomii Śląska i Kato Protestu. My chcemy rozmawiać z mieszkańcami, wsłuchiwać się w ich głos, również w głos ekspertów. Bo niestety no, nie znamy się wszyscy na wszystkim, a są ludzie, chociażby urbaniści, którzy nie są wysłuchiwani w Katowicach. Można stworzyć na przykład jakąś przestrzeń urbanistyczną, tak żeby pokazać wizję rozwoju Katowic. No, miasto nam się nie rozrośnie, jesteśmy ograniczeni z każdej strony, a chcielibyśmy zobaczyć, jak to miasto będzie wyglądało dla przyszłych pokoleń, dla naszych wnuków i wnuczą. Poparcie Polski 2050 i Ślązoków Razem otrzymał już też inny kandydat w sąsiadującym Chorzowie. Twórca sektora rodzinnego na Stadionie Ruchu Chorzów Szymon Michałek oficjalnie potwierdził start w wyborach we wtorek 30 stycznia. Nieco dalej, bo w Zabrzu walka może być bardziej zacięta. Tam oprócz urzędującej prezydent lista chętnych do udziału w wyborach jest znacznie dłuższa. Małgorzata Mańka-Szulik w wyborach stawiać będzie na swoje dotychczasowe osiągnięcia i wizję kolejnej kadencji. Swoją pracę jak prawdziwa śląska gospodyni rozpoczęłam od porządkowania tych najtrudniejszych, najniżej położonych obszarów. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej, budowa dróg, przecież ktoś pamięta o drogowej trasie średnicowej, to wszystko już za nami. Dziś stawiamy na jakość życia mieszkańców Zabrza, dlatego tężnie solankowe, dlatego wieża ciśnień, dlatego Admiral Palace, dlatego nasze piękne przestrzenie postindustrialne. Nadzwyczajna sytuacja panuje w Tychach, gdzie dotychczasowy prezydent został senatorem, a komisarzem miasta został jeden z wiceprezydentów. Maciej Gramatyka chęć startu w wyborach ogłosił jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. Jak mówi, ma racjonalne podejście do kampanii i nie spełni koncertu życzeń wszystkich mieszkańców. Wie, w jakiej sytuacji jest miasto i na co może sobie teraz pozwolić. Słuchając głosu mieszkańców, jestem przekonany, że powinniśmy zabiegać o to, by zmienił się wygląd dworca kolejowego, a tak naprawdę przejścia podziemnego. Jesteśmy w trakcie rozmów z PKP PLK na temat przebudowy tego przejścia. Tutaj niestety to nie do końca miasta, a właśnie kolej jest głównym graczem w tej kwestii. Wybory samorządowe już 7 kwietnia, choć w niektórych miastach proces wyborczy nie skończy się pewnie na jednej turze.